Wejdziesz na ten? Na 1917, tak? Mm-hmm. Okej. Okay. A to w ogóle wchodzi do kiny już w tym tygodniu? Nie, to przychodzi za dwa tygodnie, czy za trzy. Okej. Okay. Jakoś tak, teraz w Atlantiku grają. No. No to jak żebyś ten, oficjalnie ci powiem, że my już jedziemy, nie? No tak ty w ogóle stary ten, gadaliśmy już o tym, ja wiem, że to robisz, no. Nie? Tak, chciałem cię zapytać, czemu zacząłeś studia filmoznawcze, będąc starym prykiem, co? Słuchaj, no raz nie jestem najstarszy na swoim roku, więc tutaj... Nie jesteś? Nie są, jestem. Są takie urocze historie, wiesz, tacy, nie wiem, emeryci, którzy postanowili zostać krytykami filmowymi albo w wieku 50-60 lat, czy... Ja nie wiem, czy to jest taki force, takie przełożenie, że z jednej strony jak kończysz filmoznawstwo, to musisz zostać krytykiem, albo tak. Że żeby zostać krytykiem, musisz skończyć filmoznawstwo. No tak nie jest, znamy choćby obaj jednego teatrologa, który został krytykiem, tak? Tak. Więc... Matryca krytyków, nie? To jest ta matryca, no. Ten nie jest tym krytykiem zawodu, z wykształcenia. Zresztą z kulturoznawców chyba też jest sporo krytyków, nie? Tam wywodzi się jakoś, więc jakby... Natomiast nie jestem najstarszy na swoim roku i też na przykład słyszałem od znajomej, która prowadzi zajęcia zaoczne na prawie, że tam to jest bardzo częste na przykład, że są osoby, które w ogóle wymyślają sobie, żeby skończyć prawo po 50 na przykład, nie? Bo czemu nie? Więc to jeszcze nie jest aż tak, wiesz, egzotyczne. No, ale to właśnie to jest piękne, nie? To jest takie bardzo idealistyczne, to jest taki humanizm w pełnym tego słowa znaczeniu, że po prostu wybierasz sobie jedziesz na studia po prostu po to, żeby studiować, nie? Dla samego klimatu alma mater, dla samego, wiesz, tego fermentu, którym się otaczasz, nie? Nie, no tak, po sobie widzę, że to jest bardzo rozwojowe, tak? W sensie, w moim przypadku wyjątkowo wstydliwy był brak znajomości kina niemego. Mhm. W sensie znałem te najmniejsze klasyki, natomiast ich tam było powiedzmy kilkadziesiąt, co ich znałem, natomiast to kino nieme, tego kina niemego jest dużo więcej. Tylko te filmy, które automatycznie się włączają na YouTubie, kiedy piszesz kino nieme, obejrzysz jeden i potem wjeżdża pociąg, nie, i masz pięć i to się cała twoja wiedza o tym okresie kina się, wiesz, mieści w tym, nie? Tylko i wyłącznie. Tak, jakkolwiek też jakby tutaj ktoś się zastanawiał, gdzie można oglądać kino nieme, to właśnie na YouTubie można. W sensie część tego kina to już są rzeczy w domenie publicznej. Tak, oczywiście. Wiesz, część kina z filmów, które z lat... lata 30 chyba już teraz, nie? Wjeżdżają na... 20. Początek 20 moim zdaniem już na 100 już, jeszcze. Nie chcę się mączyć. Na 100%, ten, no. Nie, więc no tak. Tam Disney potem jeszcze przedłuży, tak? Oczywiście. Ale to jeszcze... I co to wiesz, nie? Okej. Który rok? To już drugi rok? Drugi. Tak? Okay. Drugi rok i w ogóle polecam. Jeśli ktoś ma trochę czasu, a ja byłem w takiej sytuacji wtedy, że miałem trochę więcej czasu i wtedy, czy na pierwszym roku, kiedy zapisywałem się, że mogłem sobie zagospodarować jakoś te weekendy. No i to się jakoś udało. I trochę żałuję, że tak późno tak naprawdę. Dlatego, że gdybym to ogarnął wcześniej, to pewnie bym już teraz kończył. I hope. A tak to się okazuje, że zostało mi jeszcze tych parę lat, ale z dużą przyjemnością jeżdżę w ogóle do Krakowa. Bo studiuję w Krakowie. A to był mniej więcej ten czas, kiedy w sumie, bo to ja tak wspomnę, na pewno wielu z słuchaczy ciebie kojarzy i rzeczy, które robisz. Bartek Przybyszewski, Liczne rany kute. Spotkaliśmy się w kontekście książki, którą niedawno zmajstrowali z Krzysztofem Gonciarzem, ale o tym zaraz. Ale też taka prywata, no pracowaliśmy przez spory czas wspólnie, siedząc o siebie, nawet bliżej niż teraz, podczas tej formalnej rozmowy, praktycznie ramię w ramię. Mm-hmm. I czekaj, to chyba wtedy zacząłeś już te studia, nie? Zacząłem jeszcze pracując w tamtej firmie, więc pracowałem, to był etat, tak? Więc poniedziałek, piątek, więc śmigałeś na weekendy na studia. Da się to ogarnąć, to nie jest aż tak przerażające i jakby też przy okazji to było tyle fajne, że niekiedy ta praca wymagała ode mnie, że jakby takich zrobienia czegoś w weekend, czas na jakiś czas. I te wyjazdy studenckie były dla mnie trochę takie cwaniackie, dlatego że mogłem po prostu nie wziąć komputera i jestem w Krakowie i mnie nie ma. Aha, okay. I jakby jestem wyjęty całkowicie, nie, i nara, nie? Biorę drugiego laptopa na przykład i nie odbieram telefonów, nie? Bo jestem w Krakowie i tak. Czy jak myślisz, że to będzie rzecz, która ci się zawodowo jeszcze przyda, czy tak po prostu? Nie wiem, znaczy nie oceniam tego. Znaczy na pewno mi się przyda, jeśli chodzi o, nie wiem, takie powiedzmy erudycyjne ogarnięcie, nie? To na stówę. No już samo to, że na pierwszym roku właśnie mieliśmy dość takie harde zajęcia z kina niemego. W sensie egzamin był dość duży. I musieliśmy ogarnąć tych filmów. No, nie ogarnąłem wszystkich, muszę teraz przyznać, jak już zdałem egzamin. Ale rzeczywiście trzeba było ich ogarnąć chyba trochę ponad 100 tak naprawdę. Okay. Więc jakby
różnej długości, no ale jednak ponad 100. Nie? Ale jak to wygląda? To wygląda dokładnie tak samo jak, bo wiesz, że też nie studiowałem kulturoznawstwa, nie? Studiowałem kulturoznawstwo i to z specjalizacją etnologiczną, czyli absolutnie, ale spoko. Wiesz, gdzie, że mamy, no to też całkiem fajne pod względem wyjazdu. Słyszałem, że bardzo lubią na tym, w tej specjalizacji Wojciecha Sejrowskiego. Bardzo i lubimy jego, tak, jego szkołę, podróże, reportaży i ten, i rozmawiania z tubylcami, ale nie, wiesz, bardzo ciekawe były wyjazdy wszelkiego rodzaju, na wszelkiego rodzaju takie badania etnograficzne, nie? To wiesz, nie skakaliśmy nigdzie po Europie, ale wjeżdżaliśmy do różnych polskich wsi, wiesz, te tereny nadburzańskie, wiesz, tam takie, kiedy wchodzisz sobie do ludzi do domu i gadasz i widzisz, że w tych siedzących oczach oni wierzą w to, że ich sąsiad jeszcze dzisiaj, to był już XXI wiek, bo skończyłem studia w roku 2010, 2005 zacząłem, tak, i wiesz, że wierzą w to, że sąsiad przeklął ich cielaka, nie? I te takie drobne elementy magiczne, ale też i, kurczę... Ja to się widzę też w Warszawie, takie elementy. Bardzo co? Takie, wiesz, nie, jakby... Tak. No myślenie magiczne, że nie wiem, nie, spotykam się z nim czasami, zwłaszcza jeśli tutaj mówimy o jakichś sytuacjach kryzysowych, tak? To ludzie lubią... Ty poza tym przez wiele lat pracowałeś w Agorze, nie? Tak. Jakie tam będą swoje stanowiska, jaka funkcja? Różne. Researcherem, czy byłeś secret dziennikarzem? Nie, zaczynałem tam od stawiania takiego małego serwisu, który tam sobie, nie wiem, trwał 2 lata i chyba dzisiaj nie istnieje już. Zostałem przeniesiony potem do newsroomu. Przez jakiś czas też robiłem na zastępstwie dział kulturalny, a potem robiłem filmy u nich. Okay. Zresztą ten dział kulturalny to była bardzo śmieszna rzecz, bo tam się przekonałem, że w sumie nie chciałbym tego robić w życiu. Nie chciałbym, żeby moje hobby było 100% moją pracą. No a też jakby realia wtedy były takie, i teraz sądzę, że nie wygląda to inaczej, nie tylko w Agorze, ale w ogóle w działach kulturalnych w dużych firmach, że prowadzenie takiego serwisu równa się przeklejanie notek dystrybutorów na temat tego, co tam wchodzi do kin niedługo, i że jest nowy plakat 4. Ironmana, tak dalej. Nie? I to nie jest może coś, co... To jest trochę odmurzające tak naprawdę. Nie? Więc na szczęście to było tylko zastępstwo i skończyłem z wykopem, dlatego że... To była najsłynniejsza pomyłka w historii mojego dziennikarstwa, bo kompletnie. Jeszcze o to pytam? No. Bo pytam o to, bo to chyba wtedy zrodził się u ciebie pomysł, żeby zająć się pod jakimś kątem, albo odczłowieczyć, to już złe słowo, youtuberów. Nie? Pamiętam, że miałeś taki segment, który polegał na zadawaniu pytań youtuberom. Tak, wydaje mi się, że wtedy... usuwam kosz, bo jest napisane, że dysk jest pełny, nie? Zaraz tam przestanie się nagrywać ten... Mnóstwo pornografii, wiesz... To nie usuwaj pornografii, usuń jakieś... Masz rację, tak. Pirackie Ironmany. Usuń tam, widziałem... Przypomniałeś. Ze Stelmachem gadałeś 2 razy, to weź tam usuń te 2. To są duże pliki. Dokładnie. Tak, właśnie o co pytałem, a pytałem ciebie o to, że dopiero wtedy wpadłeś na pomysł, że jakoś tak pokumasz się albo czarujesz youtuberów. Nie? Ja pamiętam, że zanim poznaliśmy się na żywo, podając sobie rękę na jakimś festiwalu komiksowa Warszawa. Tak mi się wydaje, że wtedy jest możliwe. To jest możliwe. Mam bardzo kiepską pamięć. To jest też... Wszystkie komiksowe Warszawy mi się zlewają. No tym bardziej, że jedną taką plastelinę. Że one stylistycznie i pod względem gości wyglądały bardzo podobnie. No, ten. Nie, ale ten nos świetnej pracy. Tylko, że pamiętam, że kojarzyłem cię właśnie z tego formatu, że pytania do youtuberów, nie? I Krzyśka Kociarza, z którym książkę napisałeś teraz, poznałeś wtedy, tak? Na tym etapie. Tak, poznaliśmy się wtedy. Wydaje mi się, że mogliśmy na siebie trafić gdzieś tam wcześniej w internecie, jakoś tam, zanim jeszcze Krzysiek miał tą... bardzo się wybił na YouTubie. Ale tak, poznaliśmy się prywatnie wtedy, przy okazji tego wywiadu. Potem jeszcze robiliśmy chyba jeden wywiad. I właśnie podczas tego wywiadu po tym wywiadzie padła propozycja z mojej strony, żeby można pisać książkę. Krzysiek powiedział, że super. I tak niezobowiązująco do tego podeszliśmy. I przez pierwsze tam kilka tygodni pisania, właśnie przez parę pierwszych miesięcy pisania, nie wiedzieliśmy jeszcze, co z tego będzie, a potem dopiero to już tak poszło, nie? No i to potrwało, nie wiem, 3-4 miesiące i książka była gotowa, to jest wywiad rzeka. Okej, okay, czyli to jest pomiędzy pierwszą rozmową z Krzyśkiem, a kiedy wpadliście na pomysł, żeby napisać tę książkę, to minęły To był maj tego roku. Okay. Gadałem z Krzyśkiem przy okazji jego takiego filmu, który się nazywał Dziura w głowie. Krzyśek tam mówił o depresji, nie?
No właśnie, on nie chce mówić, że to jest doba depresja, bo to nie był zdiagnozowany i w sumie słusznie. Natomiast był w jakimś takim dołku psychicznym i wywiad miał być o depresji i wtedy, to właśnie maj tego roku i wtedy padł pomysł na pisanie książki. Wiesz czemu zaprosiłem Cię między innymi, że bardzo też chciałem sobie o tym pogadać, bo tak jakby forma wywiadowa to jest ostatnia forma, która mnie jara w dziennikarstwie. No, znaczy czemu, bo jest duże, czy może się zdarzyć, bo wiesz, nawet i... A Ciebie jako, będąc, jako twórcę? Jako twórcę. To wiesz, ostatnia w dziennikarstwie, która mnie jara, wiesz, jak pisanie o filmach, widzę, że moja myśl bardzo często kondensuje się w 3300 znakach, czyli od kiedy wiesz, na portalach filmowych płaci się wierszówkę mniej więcej za taką stronicę. Nawet jeżeli piszę ręcznie, to mi się moja myśl kondensuje w 3000 znaków. Natomiast forma wywiadowa to jest coś, czego też tak delikatnie, albo też szlify, albo kolejny etap. Uczyłem się też jakby troszkę pod Twoją kuratelą, kiedy razem pracowaliśmy w tej samej firmie. I to pamiętam, że czasami jakieś wprowadzało kreatywne zadanie, że pójść tam, pogadać sobie z Panią z pączkarni, nie? Tak pamiętam, że robiliśmy taki materiał. Tak, było, nie? Z Pani z wiatraka, to już się nie pamięci. Tak, to jest taka słynna knajpa, rurki na Wiatracznej. Pani prowadziła od 50. któregoś? Tak, no. 50. Znaczy nie pani, tylko najpierw chyba ojciec tej pani, tak? Czy dziadek może nawet? Nie pamiętam, jaka tam była historia. I pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, że no wiesz, tak naprawdę ten materiał to był stworzony z punktu widzenia SEO, żeby tam wiesz, skoczył też w okresie tłustego czwartku i tak dalej, ale sama rozmowa z człowiekiem to była jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, jaką się wokół tego tematu robiło. Ja też z nią gadałem kiedyś. Gadałem z nią parę lat wcześniej i to pamiętam, że ona była rozpytywana, w sensie, pamiętam, że zadzwoniłem do niej i gadałem z jej synem i on powiedział, że no, tam środa nie, bo to wtedy jeszcze inny wywiad dla kogoś innego, nie? Nie wiem, co się dzieje w ogóle z tą poczkarnią, z tą rurkarnią teraz. Wydaje mi się, że ona istnieje. Pamiętam, że jak ta pani jeszcze żyła, bo to ta pani umarła, jak miała, no nie wiem, około setki, nie? Tak. To... Ile można lat przeżyć na ten, będąc blisko węglowodanów, nie? No i to to było tyle wyjątkowe miejsce, że nie mieli taką specjalną maszynę, która się tam... te rurki napełniało. Tak. Natomiast pamiętam, że był taki moment, kiedy były problemy z tą knajpą i jakby ludzie bardzo protestowali jakoś tak oddolnie, żeby nie ruszać tego miejsca. Nie? Wiesz, no i człowiek, jego historię, bardzo fajna, ciekawa rozmowa. No i też to, o czym chciałem pokazać, to właśnie Twój sposób prowadzenia wywiadów. Nie? Masz jakąś szkołę, masz jakiś mistrzów, czy po prostu w przypadku Krzyśka Gąciarza to jednak będzie na poły tak, że siadasz sobie z kimś, kto tobie ufa, nie? I wydaje mi się, że ma też dlatego Cię zaprosił, nie? Że po tym temacie około depresyjnym w jakiś sposób poczuł, że może Ci zaufać, nie? I to jest taka jest genera tego projektu. Mi się wydaje, że byłem jednym z wielu dziennikarzy, może tak nie jest, Krzysiek tam mnie poprawi jakoś, nie? Ale który gadał z nim więcej niż raz, więc jakoś tam się też kumaliśmy na bazie tych wywiadów. Natomiast wywiad rzeka to jest zupełnie też inne zwierzę, tak? W sensie musisz trochę inaczej rozłożyć akcenty, jakby jeśli piszesz wywiad, który ma mieć docelowo 6000 znaków, no to tutaj piszesz wywiad, który ma mieć docelowo 6000 znaków, tak? Aha. Więc jakby tego jest dużo więcej. Natomiast jeśli chodzi o mój tryb pracy, to... Niby mogę tam się wymądrzać, że mam takie zasady, żeby nigdy czegoś nie robić i tak dalej. Na przykład teoretycznie wiem, że najlepiej mi wychodzą wywiady, do których się troszeczkę mniej przygotowuję. W sensie, że zaznaczam sobie tylko jakieś takie punkty, które będę musiał usłyszeć podczas rozmowy. To już powiem Ci, szczerze mówię też w podcaście to samo zaznaczyłem. Wiesz, że dobra, nawet niekoniecznie mówię, kiedy włączam, wiesz, nagrywanie, wiesz, żeby... Kurczę, dużo jest różnego rodzaju form wywiadowych, dużo jest wywiadów w internecie, tak, nie? Tak. Natomiast rozmów o wiele mniej. I to po prostu tak, przychodzisz do Krzyśka i bek, i rozmawiacie sobie o... Niby tak, ale właśnie tak miałem tutaj jakby skończyć jeszcze ten, że niby tak jest, ale z drugiej strony zawsze mam jakąś taką bazę pytań w razie jakby rozmowa była naprawdę koszmarna i w ogóle nic się nie kleiło. Nigdy tak się chyba nie zdarzyło, że było tak potwornie, że ten, ale mam jakąś taką bazę pytań gdzieś tam napisaną na dole kartki, że ten. Druga rzecz jest to, żeby... z Krzyśkiem wcześniej? Czy... Nie, w sensie jakby jeśli coś jest takiego, co Krzysiek tam albo ktokolwiek jakby z kim rozmawiam, jakiś temat tabu, no to wychodzi, że one są tabu podczas rozmowy już, nie?
Natomiast nie ma tam jakichś tam... Jeśli już to ustalaliśmy, jakie tematy warto by było poruszyć, bo no to jest książka głównie o jego życiu i jego poglądach, więc jakby mogłem się domyślać pewnych tematów, ale on mi powiedział też wielokrotnie mi mówił, że sobie porusz to i to, dlatego że tu mam do powiedzenia coś ciekawego. Nie? Okay. Więc ta współpraca przebiegała bardzo, bardzo fajnie na tym etapie takich różnych rozmów. Nie? Większość tej książki powstała w ogóle przez Skype'a, więc to też jest jakoś... Właśnie też miałem o to zapytać. Podczas pobytu Krzyśka w Tokio. Nie? Tak. Co ciekawe, Krzysiek dużo bardziej się rozgadywał. Pierwsze rozmowy były raczej takie awkwardne, bo Krzysiek też jakby jeszcze trochę nie wiedzieliśmy, co to będzie książka, tak? Na wysokości pierwszych dwóch, trzech rozmów. Ale wiedzieliście, że to będzie wywiad Rzeka, tak? Tak, na pewno, jasne. Tak, to wiedzieliśmy na początku, ale nie wiedzieliśmy, do czego zmierzamy, jaka będzie struktura rozdziałów i tak dalej, nie? A potem to się nam rodziło i to się urodziło nam ta koncepcja na książkę głównie na Skype'ie właśnie, nie? Okay. I okazało się, że Krzysiek dużo luźniej gada na Skype'ie niż na żywo. Jakby to jest ta naturalniejsza dla niego forma? No nie wiem. Nie mam pojęcia. No, prawdopodobnie jakby jesteśmy wszyscy tam internetowymi studiami, jakby łatwo nam się tam porozumiewać jakby przez ten i to jest dla nas naturalniejsze. Dobrze się czuję ze ściągniętymi spodniami, nie? Więc zawsze wiesz, widziałeś, że nie widziałeś tego, że siedzi wiesz, w jakichś tam bokserkach. Kurczę, tak może być. Nawet nie myślałem o tym, nie? Jakieś tam bit kiedyś był prezenterze telewizyjnym, który się świetnie czuł i wiesz, padał na najbardziej zajebiste flow, kiedy był bez butów, nie? Więc, w kasynie tak była taka scena słynna, nie? Robert De Niro tam gadał, poważną rozmowę wideo, potem staje przed stołu i ją bokserki, nie? Bardzo często wraca w żartach, nie? Że tak naprawdę. Wiesz, no ten prowadzący to nie ma spodni, nie? Tak. Okej, okay, więc Skype'ik i odległość, kurczę. Ile tysięcy kilometrów? Kurczę, nie wiem ile to zadał. Muszę sprawdzić na wiki, nie? Nie chcę strzelać, nie? Ja tam 11 godzin samolotem się leci, nie? Więc jakby no, sporo. No tak, no ale jakby to też jest... No świat bardzo zmalał, tak? Więc jakby to nie robiło właściwie żadnej różnicy. Tym bardziej, że chyba raz gadaliśmy... Było chyba coś takiego, że był w Polsce w ogóle i gadaliśmy przez Skype'a Kraków-Warszawa, nie? I to nie ma żadnej różnicy tak naprawdę, okay. Nie? Więc no. No i widywaliśmy się w trzech miastach, tak? W sensie widywaliśmy albo słyszeliśmy, tak? Czyli Warszawa, Tokio i Kraków. Mm-hmm. No i tak, no. Parę miesięcy pracy i wyszło. Czy to wygląda w ten sposób, że ta rozmowa jest poprowadzona tak, jak została wydrukowana chronologicznie? Czy składaliście, próbowaliście na tym jakąś strukturę na podstawie tego, co powiedzieliście? Czy wracaliście do pewnych fragmentów? Wydaje mi się, że nie dało się tak napisać książki. No nie wiem, może jakoś tacy mistrzowie i mistrzynie wywiadu by tak potrafili zrobić wywiad. Wydaje mi się, że ci, którzy jakby kładą te rozmowy, wkładają w rozdziały, nie? Że rozmowa pierwsza, bang, bang, rozmowa druga, bang, bang, bang. Tak wtedy. Masz przy takim potężnym tekście, który nie ma maksymalnego tam limitu znaków górnego, tak? No bo to faktycznie tak było teraz, nie? Że jakby to było 900 tysięcy znaków, to wciąż mogłoby tyle być. Jasne. To jest duży luksus, mógł prowadzić rozmowę, wiesz, nie martwić się o ilość znaków, nie? W sensie, No to jest luksus i też jakaś odpowiedzialność w pewnym sensie, nie? Okay. No też zawsze było tak, że Krzysiek chciał coś dopisywać. To wielką robotę też wykonała Olga Kołakowska, która była redaktorką tej książki, której w ogóle pracują nie wiem, czy tam... na bieżąco z wami, tak? Nie, ona weszła w późniejszym etapie jakoś, kiedy już tam większość rozmów była zrobiona. Powiedzmy, ona weszła na etapie, w którym nie wiem, 85% treści była gotowa, no i ona tam też miała mnóstwo jakby uwag i takich sugestii i własnych decyzji redaktorskich, żeby przesunąć jakieś wątki, miejscami zamienić, tak, albo coś powinno być dalej, albo coś powinno być, albo w ogóle coś jest nudne, więc w ogóle wywalcie i tak dalej. Też sporo rzeczy wyleciało, nie? W sensie, ale nie wyleciało dlatego, że tam jakieś straszliwe tajemnice tam eksplorowaliśmy, tylko wyleciało dlatego, że stwierdziliśmy, że to było nudne. Mhm. Jest na przykład tam pierwszy rozdział tej książki opowiada o szeroko pojętej młodości Krzyśka i trochę też mojej, bo jesteśmy z podobnego, on jest 8,5, ja jestem 8,7 rocznik. Ale ty jednak stosujesz stary jakąś szkołę tych wywiadów, nie? To ten Grobel bodajże mówił, nie? Że najpierw wyjdź od dzieciństwa, bo do tego każdy może się odnieść. Każdy lubi wracać w pewnym etapie. No właśnie i to był problem, to co mówisz, nie? Dlatego, że nie każdy się może odnieść do tego, że kiedyś po prostu, wiesz, w Krakowie kroili po prostu na każdej ulicy. A... No to zwykle w tych, wiesz, tych klasyków to wraca się do tych prawdziwej zieleni za mojej młodości, nie? Wiesz, tych pięknych. A to nie w przypadku Krzyśka, tak? Nie, jakby zresztą ja w ogóle jakby... Ja bardzo lubię lata 90, ale ja absolutnie nie mam w ogóle sentymentu takiego... Nie chciałbym tydzień wrócić do lat 90, nie? Ostatnio jechałem Boltem w ogóle w tym, przepraszam za markę, jechałem, tam przewoźnik mnie wiózł i pan miał około 40, czyli był, nie wiem, tam z
8 lat starszy ode mnie, nie? No. I no tak wynikało z tego, co mówisz ten. I opowiadał, jak to super było w latach 90. i zaczął opowiadać takie anegdotki, że kurczę, kiedyś to było tak, słuchaj, że jak wiesz, że szła sąsiadka z zakupami, my tam chłopakami w ogóle schodziliśmy z tej ławki, pomagaliśmy jej, ona dawała nam klucz, otwieraliśmy ten klucz, nikt się nie bał w ogóle, że ktoś coś ukradnie. I tak myślę sobie, what the fuck, nie? W sensie totalnie tak nie było. Lata 90. jeszcze kiedyś statystyki policyjne były dużo bardziej niebezpieczne niż dzisiaj, jakby, przynajmniej duże miasta dzisiaj. Wydaje mi się, że witryniarze, teraz wiesz, czas jakiś czas usłyszysz o tym, że ktoś gdzieś komuś się wbił na chatę, mm-hmm. To jest takie, a wow, kurczę, ale jak to się zdarzyło, tak. Jak oni to zrobili, jak oni wynieśli ten, wiesz, 60-calowy telewizor, nie? Tak. Że kiedyś non-stop, nawet we wsi, słyszało się o tym, że non-stop, wiesz, witryniarz coś tam komuś podpierdolił, nie, wiesz, i to się zdarzało kilka razy w roku, nie, wiesz, pilnuj swoje piły mechaniczne i co dalej, nie? No tak, no w Warszawie przecież były całe miejsca, jeszcze pamiętam na początku lat 2000, były całe miejsca, do których się po prostu nie chodziło, bo tam kroją, tak? Tak, jest tam taka kładka w okolicy jednego centrum handlowego w Warszawie, no i tam pamiętam, że po prostu tam się mówiło, że tam raczej nie chodzić, bo tam po środku stoją chłopaki i czekają, nie? Nie znam rzeczywistości warszawskiej, pod tym kątem, bo to jest raptem, wiesz, od 7 lat, nie? No. Ale za Ojską bardzo dobrze. Pamiętam, że jeździłem, wymyśliłem sobie między klasą 3 gimnazjum a liceum, że będę jeździł do miejskiego ośrodka sportowego OSIR w Zamościu na treningi bokserskie, stara, taka zagrzybiała, wiesz, jakaś tam hala. No i to było tak, że była taka banda. To była ta sama banda, która kroiła w pobliskim, raczej kradła z szafek na basenie, nie? Mm-hmm. No i po prostu wróciłem do butów, nie? To jest autobus PKS, relacja Zamość, Krasnobród, do rodziny miejscowości, wiesz, pełni zawstydzony, nie? Że ja to też, kurwa, jadę po to, żeby, nie wiem, zrobić siebie robokopa, nie? Na treningu bokserski, a wracam, wiesz, po pierwszym czy po drugim, bez butów, nie? W ogóle, wiesz, rozpłakałem się, to będę szczery. Pamiętam te buty jak do dzisiaj, nie? Wiesz, nie pamiętam, już miało się już mnóstwo buciorów na nogach, wiesz, to się liczy w dziesiątkach, jak nie wiesz, w setkach może nie, ale pamiętam te buty, to były Pumy z tym takim wielkim, klasycznym znakiem, wiesz, z boku, ja wiem, że siatkowałem. Dzisiaj byłoby warte sporo, nie? Co? Dzisiaj byłoby sporo warte. No tak, ja pamiętam, że w ogóle zdobyłem je w taki sposób, że dostałem... Skroiłeś komuś, no. Nie, ale kiedy odkleił mi się znaczek Pumy, no to wiesz, w tych butach, to z paniką w rękach, wiesz, super glue i na igłę, żeby tę małą część, która się odkleja, żeby po prostu nigdy nie doszło do erozji tych butów, nie? Wiesz, to już dzisiaj tak to nie wygląda. No i taka była rzeczywistość. Tak, jakby nagle słyszę gościa, który ma sentyment, że wtedy było tak fajnie, bezpiecznie. Nie, nie było. To po prostu było młode i było fajnie. Jakby, nie wiem, może fajnie się reagowało na filmy, komiksy i muzykę poznawało się wiele nowych rzeczy, ale ten. No i właśnie tam z Krzyśkiem gadamy od lat 90. i żaden z nas nie ma jakiegoś specjalnego sentymentu. No tym bardziej, że Krzysiek chyba tak naprawdę, bo jestem spod Warszawy i szczerze mówiąc, za dzieciaka nigdy nic mi tam nie spotkało, jakaś taka strasznie tam traumatycznego. No były jakieś tam sytuacje w szkole, tam pobić i tak dalej, ale to nie były takie pobicia, że starsze chłopaki przychodzą, biją i zabierają buty, tylko raczej takie idziemy na surowe, nie? Tak, tak. Natomiast tam Krzysiek miał chyba trochę gorsze wspomnienia związane z Krakowem. Z Krakowem i też na przykład gadamy tam, nie wiem, no nie chcę spoilerować za dużo, ale tam na przykład, że Krzysiek miał Game Boya Advance'a. No, w ogóle to dobra rzecz, że w 90-tych. I tak generalnie powiedział, że nie wychodził z domu w tym game. W sensie jakby w Game Boya się nie grało na przystanku autobusowym w Polsce, czy na wschodzie Europy, bo można było zebrać, prawda, po pysku, nie? Wiesz, jak to bardzo ze mną rezonuje? Game Boy, przywieziony przez babcię, która przy okazji pracowała wtedy, wiesz, miała taką firmę sprzątającą w Austrii, w Wiedniu i czasami przywoziła zabawki, nie? Po tych bogatszych klientach, które były niepotrzebne. To było Lego Technics i tak dalej. I przyjechał kiedyś mój drogi kolega, ma podobną historię z Game Boyem, przywieziony za granicę, zaraz do niej dojdę. Game Boy Color, nie? To było gdzieś tam połowa lat 90. Kiedy w ogóle Game Boy Color się pojawił? To gdzieś dwa lata po oryginalnym Game Boyu. Jestem użytkownikiem Nintendo dopiero od miesiąca, więc... To będzie jakiś 93? Moim zdaniem, pomiędzy 92 a 97. Bezpiecznie. No to 95 to już PlayStation, nie? Panie, jak dawno. No i przywiozła, miałem tego Game Boy Color, nie? I pamiętam, że zostawiłem go spauzowanego na górze, gdzie u nas robiono też taką, wiesz, drugą kondygnację, nie? Czyli wiesz, Game Boy został zabity deskami i zamurowany, nie? Oh, fuck. Wiesz, no i miałem wrażenie, jak powiedzieć, jak wiesz, to mam zdemitologizowane
pokazywałem i że wiesz, no, że tak naprawdę musiało mi się wydawać, ale byłem w takim, tak roztrzęsiony, że miałem wrażenie, że ta muzyczka z gry Kirby, to był taki Kirby, który połyka ten, że muzyczka z gry Kirby, wiesz, gra pod tym, wiesz, muszę dziś, wiesz, to jest takie, mam takie, wiesz, albo to był sen, albo to jakaś fantasmagoria, że słyszę, jak pod posadzką gra Game Boy. To cały czas jest? Zapewne, no tak, no jest. To weź tam leć po niego. Kurczę, nie? Oskuwaj ścianę i stary, się kosztuje teraz nieużywany Game Boy praktycznie na Allegro, daj spokój. Natomiast kolega dostał w też podobny sposób, przywiozła mu babcia z emigracji, ciotka z emigracji, no i okazał się niesprawny, nie, wiesz, no i po prostu trzymał tego Game Boya, tak jak, wiesz, jakiegoś martwego kurczaczka, nie, głaskał, wiesz, no tak, i udawał, że w niego gra również. To był ładny przedmiot, początku, nie? Początku lat 90, nie? Także przy okazji teraz wyszła taka, widzę, jakaś pirackie o kształcie Game Boya z tymi wszystkimi grami, 168 gier, nie? No tak, bo jest coś takiego. Tak samo jak teraz jest taka... To ostatnio widziałem na takim kanale YouTube'owym, pewnie znasz, RHN. Tak. No, z którego się zresztą wywodzi Łukasz Telmach. Jest jakaś taka recenzja, czy nie recenzja, takiej konsoli, która jest wzorowana na PlayStation tym nowym, na PS5. I ona się nazywa jakoś tak bardzo podobnie. To jest, wiesz, to jest centralnie... Na PS5? Jakaś, tak. Na którą czekamy? Na PlayStation 5, tak? Ta, która już jest teraz, to która jest czwórka. Panie, nie masz konsoli, co? Mam właśnie, bo mam od miesiąca konsolę, bo jest pierwsza moja konsola od czasu Pegasusa. To jest... Widzę, że hajsy spłynęły, co? Nintendo Switch. Nie, bo właśnie ona nie jest droga nawet, więc jakby nie tyle hajsy spłynęły, co mam więcej trochę czasu, nie? W sensie, żeby grać. Poza tym bardzo wygodne pod względem używania aplikacji, o wiele bardziej wygodne niż Smart TV. Ale co? No wiesz, wgrane aplikacje w konsolę PS4, nie? Czyli HBO Go, Netflix i tak, o wiele, wiesz... Nie, mam Switcha. A, Switcha masz. Ja mam Switcha, Nintendo Switcha. No. A, Switcha. I jest super. To w ogóle się kupuje jestem... tylko dla Zeldy. Nie, to totalnie nie. To tak? Się tak może było 2 lata temu, nie? W sensie, że go kupował tylko dla Zeldy. Teraz przecież Wiedźmin jest na Switcha i jest tak, w całości. Okay. Za bardzo się nie da grać, przynajmniej ja jeszcze nie potrafię, dlatego że nic nie widzę, bo jest za mały ekranik. Ale to cały Wiedźmin, to jest cała gra z dodatkami tymi dwoma, co były, wszystkie DLC i tak dalej. Natomiast nie, no teraz już jest tak, że tam jest, przecież tam jest Mario Odyssey, Super Mario Odyssey, jest Mario Kart, jest fantastyczny w ogóle Overcooked, który jest najlepszą chyba grą taką imprezowo, kilkuosobową, jaką znam. No, nigdy nie byłem jakimś grupą docelową tego typu konsol, tak samo wiesz, PSP, tak samo Game Boya, to wiadomo, że wiesz, nie było żadnej konkurencji, ale ja, wiesz, ja jestem wielkim fanem, no oszalałem teraz na punkcie gry, nie wiem, czy słyszałeś Disco Elysium, nie? No, bardzo chcę zagrać w nią i czekam, aż wyjdzie na Switcha. To jest tak, okej, nie będzie, to jest gra taka typowo pecetowa, nie? No ale stary, Wiedźmin też, czy trójka, to była konsolowo pecetowa, nie? Nie wiem, no jakby nie masz teraz takiej... Nie widziałem, nie wiem, nie wiem, jak to jest pod względem gameplay. Baldury, wszystkie pecety są na Switchu, wszystko tak, jest. Okej, dobra. Disco Elysium wygląda, wiesz, jak czasy najlepsze czasy RPGów, Planescape Torment, nie, wiesz, i Baldur's Gate, tylko że ze ścianą tekstu. Wiesz, prowadziłem dialog, bardzo ci by taka spodobała przy okazji. Ja wiem, bo Tomek Strągowski opowiadał w podcaście o tej grze wielokrotnie i nie tylko Tomek Strągowski. Wiesz co, prowadziłem półgodzinny dialog z własną świadomością, żeby się przebudzić na kacu, nie? W tej grze. Głos kobiety mówi, a to może jeszcze zostań chwilę w tej błogiej ciemności, wiesz, ale naprawdę po jakimś czasie naprawdę czujesz się, nie wiem, czy ty nie pijasz alkoholu, nie? To rzadko. Rzadko, nie? Te stany, kiedy wiesz, kiedy leżysz, słyszysz, że jest impreza, wiesz, i coś ci mówi, stań, no. Takim epickim, wiesz, męskim głosem, a ten taki, wiesz, błogi mówi ci, a zostań jeszcze w tej gąbce nieświadomości, nie? Czekaj, o czym mówiliśmy? O Switchu, ale swojego nie, bo Switch to nie jest tylko mobilna konsola. Jakby nie chcę tutaj robić jakiejś tam, Nintendo nic nie płaci, ale jakby chciało płacić. Nie, jestem po raz pierwszy w życiu. To jest w ogóle śmieszne, bo ja zawsze śmiałem się z ludzi, którzy są, nie wiem, fanami Apple'a, nie? Że są tak bezkrytycznie pod tytułem jakiegoś sprzętu. A teraz sam się ewoluowałem w fana konkretnego sprzętu, konkretnego modelu, czyli Nintendo Switcha. Jestem po raz pierwszy w życiu fanem urządzenia, bo to jest konsola, która jest jednocześnie przenośna, i mobilna i stacjonarna. Podłączasz do telewizora i masz normalnie te wszystkie gry na telewizorze. I możesz grać na 4 osoby, na 2, na tam w pojedynkę, whatever, nie? To jest bardzo spoko sprawa. I jakby przyznaję, że Zeldę przyszedłem w miesiąc. Tą Zeldę, tą nową, nie? 120 godzin przegrane na liczniku i tam w okolicach świąt bardzo mocno pykałem. Nie? A tymczasem w naszej tej pamięci w latach 90. Krzysztof Gonciarz bywał krojony w Krakowie, tak? Nie wiem, czy był skrojony, nie pamiętam, czy był skrojony, ale bywało tak. Czyli to dzieciństwo nie było takie różowe, jak niektórzy by
chcieli pamiętać swoje, tak? Tak generalnie chyba, że niczyje dzieciństwo nie było już tak różowe, to nam się tak wydaje, że więc było, to był punkt wyjścia książki? Bo w... Nie, to jest pierwszy rozdział i to też jest kontrowersyjne, że to był pierwszy rozdział, dlatego że tam z niego trochę wyleciało z tego rozdziału, bo myśmy tam gadali na przykład o starych grach komputerowych i tak dalej. I w tym momencie dawaliśmy tę książkę w testach do różnych osób, w tym do osób, które, nie wiem, są z roczniku 90, tak? I ona mówiła, że to jakaś nuda w ogóle tam, jakieś robicie, po prostu wymieniacie tytuły kolejne, ja w ogóle nie wiem, co chodzi, nie? Aha. Więc poleciało trochę akapitów o grach. To, co nam, tobie, ja mówię, wydawałoby się bardzo interesujące. Nie, no właśnie tak, myśmy tak się trochę tego obawiali, że tak będzie, że za dużo jest ten i były różne tam, zastanawialiśmy się właśnie, czy ten pierwszy rozdział nie powinien być dalej, czy wcześniej i tak dalej, w końcu to na początku, bo to są takie lata formacyjne dla Krzysztofa, więc stwierdziliśmy, że to powinno być na początku i ten rozdział jest bardzo krótki i opowiada właśnie o tym, że i było fajnie, i było niefajnie. Więc za każdym razem, kiedy mi też się zdarza złapać na tym, że lata 90 były super, nie? VHS, kurde, wypożyczalnie, ekstra, nie? To przypominam sobie też o tym, że nie wiem, że trochę była bida w sumie też, jakby tak ekonomicznie było tak sobie i tak dalej, nie? Więc, no. Że popkultura, która to skrzotowała, to były kasety z Batman, Mask of the Phantasm z ramy, nie? Że trzeba było wpierdolić tony masła, żeby obejrzeć kasety za 20 złotych, nie? Gdzie jest Wally, nie? Tak, no w ogóle też, no nie wiem, myślę, że ta kultura też dzisiaj jest tak weryfikowana pod kątem wiesz, genderowym i tak kulturowo, nie? Czy tam wszystko na pewno jest w porządku. Jakiś czas temu obejrzałem Rockiego, tam pierwsze tam 4 części, piątki nie dałem rady. Przyznaję, że do końca. Piątka tam... Po czwórce można odpaść. Już tam wiesz, że robot w piątce to... Przekazuj, robot jest fajna historia, to nie była tak, wiesz, to nie było tylko rabowanie na tym, na Gwiezdnych Wojnach, nie? Tak. Bo to był robot, który pomagał... Miał pomagać. Miał pomagać. Startup w rodzaju, nie? Widać, że Stallone researchował ten rynek, nie? Tak. Bo sam miał dziecko z autyzmem, nie? Ma syna z autyzmem. No, ale... ale tak, jak wyjechał robot, to już nara. Nie, to było w czwórce czy w piątce? W czwórce. Po piątka powiem ci, że dla mnie jest tendencją zwyżkowa, jeżeli chodzi o, wiesz... Nie, czekaj. Był tak. W jedynce była walka z Creedem. W dwójce była przegrana, walka... ale moralnie wygrana. Tak, w dwójce była druga walka z Creedem. Trzecia, w trójce był Mr. T, w czwórce był Ivan Drago i w piątce nie było robota? Mi się wydaje, że... Nie, w czwórce był robot. Okej, dobra, to ci wierzę. Czwórka zaczyna się od tego, że ten tam Pauli ma urodziny i ten, wiesz, taka sielanka, robot, torcik i tak dalej, ale potem okazuje się, że zły Rosjanin przyjechał do, wiesz, i Rosja otworzyła się, wiesz, na boks, nie? Ameryka otworzyła się na rosyjski boks. I Lundgren też był taką maszyną tam, nie? W sensie. Natomiast wracając, wróciłem do tego Rockiego, do jedynki. I w jedynce jest taka scena, w której on się umawia z Adrian tam i wchodzi do domu. Tak. I jakby z czego mi zaskoczyło po pierwsze wygląd tej sceny, w sensie ona rzeczywiście trochę creepy. Tak patrząc oczywiście dzisiejszymi kategoriami, bo to jakby nie ma co się oburzać. Tak, tak, czyli to zamykanie jej drogi, nie? Tak, czyli to opieranie się na niej. Mówisz o tej scenie? Kiedy on zapraszał do swojego mieszkania, tak? I jakby tam nie ma co się tak oburzać na ludzi, którzy kiedyś nie widzieli w tej scenie niczego, no ale jakby dzisiaj można ją rozkminić trochę, no, nie? Że ona jest odmienka przemocowa, jakby dzisiaj taka scena by w ogóle nie mogła powstać, bo byłaby trochę niepokojąca. Jest, trudno się o tej scenie, czy ona, też to czuję, powtarzając Rockiego, bo z dziewczyną oglądaliśmy całą serię, ale wiesz... Z robotem też? No? Słucham? Z robotem też? Z robotem też, nie, całą serię, chłopie, obejrzeliśmy wszystkie filmy włącznie z Creedami w ciągu 3 dni. Nie? No. Wszystkie odcinki, ale nie, ta scena, ona nie przeraża mnie tak bardzo, bo cały czas patrzę na serię w kontekście przedstawienia tej postaci kobiecej całościowo, nie? Że tam wiesz, koniec końców zawsze masz roztrzęsionego mężczyznę i jednak kobietę, która mówi, co masz robić, nie? Tam wiesz, tam Adrian jest pełnoprawną postacią, jakby okazuje się w Rocky Balboa, że wiesz, ona była kluczem zawsze do prowadzenia historii Rockiego i historię Rockiego samodzielnie można już tylko i wyłącznie zakończyć, kiedy jej nie ma, nie? Natomiast, ale wiesz, pod tym względem, bo wiem, co to jest za postać, jakie jest miejsce w tej mitologii. Natomiast samo zatrzymywanie kobiecie drogi, wiesz, wyjścia jest taki, ja wiem, że scenariusz nie chciał nic złego powiedzieć, tak w sensie jakby, że oczywiście nie chciał, żeby to scena tak wyglądała. Natomiast to jest taki trop, że kobietę w tej sytuacji trzeba było przekonać do tego, żeby jednak. Tak, nie? Że trzeba było ją wyzwolić z nieśmiałości. Tak, nie? Tak, ten. Natomiast to nie miałem faktu, że jedynka Rockiego bardzo lubię i dwójkę chyba lubię nawet bardziej.
I dalej, dalej jest różnie. Ale wiesz co, zrobili sobie przerwę po czwórce, tak? Zrobili sobie przerwę po widziałem nawet na Drago, więc musiałem obejrzeć rzeczywiście tego robota do końca. No, tak. Wiesz co, sprawdź, bo to tak jest, bardzo często Radkiem Pisulą mamy taki ten teścior, nie? Że wiesz, no. My uważamy piątkę za film na równi z trójką, na pewno lepsze od czwórki. On tam w piątce jest bankrutem. Tak? Jest tam bankrutem, tam wchodzi ten temat uszkodzeń neurologicznych, bokserskich i wchodzi też temat bardzo, bardzo tragiczna historia tego aktora, który wciela się, wiesz, bo Rocky tam ma w pierwszej raz w swojej karierze próby trenowania, nie? Żeby, wiesz, za szybko wykastrowany mężczyzna, który jeszcze nie przyzwyczaił się do tego, że wiesz, czas na emeryturę, nie? Ale no i jakby nie za bardzo mu to wychodzi, bo nie jest ani Mikejem, ani wiesz, nie był nigdy trenerem, jest po prostu Rocky, nie? Ale w tym filmie jest bardzo smutna teza dotycząca całego rynku, wiesz, bo tam wchodzi postać, która jest wzorowana na Kingu, nie? Na Donnie Kingu, wiesz, to jest ten George Washington jakiś tam, nie? Który wiesz, który mówi dokładnie te same teksty, które mówi King, nie? I wiesz, jakby ten komentarz na temat tego, że weszły w las z latami 90. takie jeszcze potężne bestie do boksu, wiesz, a także i to jeszcze oczywiście na długo przed pay-per-view i tak dalej, nie? Ale już zaczęły się robić różnego rodzaju przepychanki, takie marketylno, elementy w wrestlingu i tworzenia chujowych narracji na potrzeby, wiesz, show zaczęły się bardzo wpieprzać w boksy. Co jest ciekawe o tyle, że przecież jak mówię, jedynka trochę jest taka, w jedynce elementem czystości tego głównego bohatera jest to, że właśnie on jest tego pozbawiony całkowicie, w przeciwieństwie do Creed'a, który tam wchodzi po prostu cały na biało-czerwono, tak, i w gwiazdy. To Bartek Czortowski kiedyś powiedział, że w sumie każda część łączy z Creed'ami, to opowiada o tym, że no, jesteś karany za pychę, nie? Tak. Co w ogóle warto o tym pamiętać, wiesz, w życiu zawodowym, wiesz, w życiu też jakby publicznym, dziennikarskim, nie? Że, wiesz, że coś ci przetrze, nie wiem, choćby stracisz przyjaciół, nie? Tak, wiesz, tak. To warto o tym wiedzieć, nie? Ale też w ogóle ciekawe jest to, że seria Rocky, pewnie się mylę, bo być może nie pamiętam tej piątki rzeczywiście, właściwie pozbawiona jest tego, czym popkultura zawsze, co popkultura zawsze pokazywała w kontekście boksu, czyli tej całej gangsterki, tego sprzedawania walk, kupowania walk, tego, że podłóż się w trzeciej rundzie, to wtedy tam ktoś się straci. W piątce są drżenie tego, nie? To były bardzo stare, jakby one jeszcze pojawiały i Scorsese'ego i nie w komiksach też przecież, jakby w Daredevilu, tak? W sensie wątek ojca głównego bohatera. Natomiast Rocky właściwie był tego pozbawiony, tak? Rocky zawsze pokazywał jednak ten boks jako w miarę taką uczciwą walkę, gdzie co najwyżej są różnice finansowe pomiędzy bokserami. Tak, mniej więcej, tyle że też nigdy nie traktowałem tego filmu jako serii, jako filmu opowiadającego o rynku bokserskim, nie? No, bo sam jakby punkt wyjścia, nawet wiesz, w czwartej części, wiesz, w Rocky Balboa, w szóstej części, gdzie okazuje się, że zróbmy symulację komputerową pokazującą dzisiejszego mistrza, notabene Stallone napisał scenariusz, kiedy widział tego typu program, nie? Że wiesz, wymodelujmy sobie dawnego koszykarza z dzisiejszym koszykarzem i który byłby lepszy, nie? Czy dawna epoka złota mitologizowana sportu, czy dzisiejsza, nie? To wszystkie takie rozmowy piłkarskie, nie? Czy Maradona, czy Messi, nie? Tak, ale właśnie. Ale był jakiś taki program na którymś kanale sportowym, nie? Czyli wiesz, dawni bokserzy ze współczesnymi, nie? I wiesz, robiono taką symulację komputerową, który z którym wygrał, nie? Ale wiesz, no, to są takie rzeczy, które jakoś tam są komentarzem do w ostatnim Creedzie. Padło takie zdanie, że no okej, tam wiesz, młody Creed zdobył mistrzostwo boksu, ale musi zmierzyć się z kimś z kartonem i potworem, synem Iwana Drago, bo nikt nie pamięta tak naprawdę mistrzów świata, z tych 77 mistrzów świata, no wiesz, w historii boksu. Pamiętamy tylko takie większe narracje. Tak, wiesz, to jest oczywiście głodne i to jest oczywiście jakby plama na tym biznesie. Ciekawe, czy pamięta dzisiaj w Stanach o Gołocie. No właśnie, ciekawe. Oprócz Conana O'Briana, wiesz, i osoby, które dostały wtedy w łeb na tym, Las Vegas, nie? No nie, bo jakby tam te narracje wokół niego były bardzo takie. Tak, były. On się lał wtedy z największymi, dostawał od największych, nie? I ciekawe, czy ktoś go jeszcze pamięta jako taką postać charakterystyczną, nie? Wiesz co, trudno powiedzieć. No, lata 90. są czasy Roya Jonesa Juniora, nie? Wiesz, to były takie historie, które się dobrze skończyły, wiesz? Jakby wydaje mi się, że historia Gołoty dla świata boksu to jest coś, jak z tym wrestlerem, który był uzależniony od sterydów i zamordował swoją rodzinę w końcu. To była taka głośna sprawa przed kilku lat, nie? Gdzie wiesz, jakby cała branża próbuje to zakopać gdzieś pod dywan. No, nie? Że to nie możesz włożyć to ani w tę narrację wielkiego, pozytywnego, białego, wiesz, nadzieja Europy, ani wiesz, w narrację, że od zera do bohatera, od pucy buta, tak naprawdę nie wiadomo,
Amerykanie gubią się chyba w recepcji tego, skąd było tak naprawdę się wzięło. Nie? Wydaje mi się, że fakt, że jest to jakiś tam przyjaciel z Europy naszej, tej wiesz, środkowej, przyjaciel gangsterów, to też wydaje mi się, że mogą jakoś to widzieć w ten sposób. Mm-hmm. Natomiast no nie jest to, wiesz, nie jest to taki chlubny przykład poprowadzenia swojej kariery, nie? Więc zarówno dla bokserów, jak i, ale ciekawe. No pewnie wiesz, no specjaliści, no znaczy w książce tego, Luduwa, tak, w książce Luduwy jest to właśnie w ten sposób opisane, nie? Że to jest ten akcent w życiu, w który pokładał dużą nadzieję, ale chciałby o tym jak najszybciej zapomnieć, nie? Czemu jeszcze nikt w Polsce nie zrobił scenariusza o Gołocie? No. Miłość boska, no właśnie, to jest taki materiał. Kurczę, kogo byś widział w tej roli? Nie, no nie wiem, jakby tak samo jakbyś zapytał mnie, kogo widział w roli Haldy, to bym nie powiedział, jakby jest tego aktora, który jest... A Witkowski tak, wydaje jakby, ci się dobry? Super był w ogóle, okazało się, nie? Koleś w ogóle, wiesz, widziałem go wywiady poza tym filmem z nim. I jakby on w ogóle nie przypominał Hady, w ogóle ani trochę, nie? Ktoś podpakował, wiesz, i wsadzili mu kosmetykę jakąś tam tutaj w szanę, nie? Ale fajne jest to, że on nie próbuje chyba w tej roli nawet być jakąś jedną z wersji Hady, może jedną wersją Hady. Próbuje być kimś, kto wciela się w postać skonfliktowanego ze światem rapera, pakera, wiesz, syna mamusi, nie? Bo to kilka warstw tych kadrów, które są zresztą bardzo zgodne z oficjalną biografią, wybrzmiewa w tej roli. A najbardziej fajne jest to właśnie, że tam nie ma żadnej mimikry, nie? Bo wiesz, ja no przy całym szacunku dla elementów montażowo-technicznych, to ja wiesz, no w przypadku Malika, grającego Malek, tak? Grającego Freddy'ego Mercury'ego, to wiesz, to widziałem coś, co przy lekkim przesunięciu akcentu byłoby bliższe SNL-owi, nie? Niż wersji... Jezu, widziałeś Judy? Nie, właśnie nie widziałem tego jeszcze. No tam Renée Zellweger w roli Judy jest okej, tak? W sensie natomiast niektóre momenty są tak silnie manieryczne. Okej. Okay. I że właśnie też miałem takie wrażenie, że jeszcze kawałek dalej i zaraz i to byłoby laughable, no nie? Bo tam się nakładają dwie warstwy na Renée Zellweger. Ona jest nie do poznania po tych jakichś bardzo dziwacznych operacjach klasycznych. Ale przecież to nie, widziałem sobie wywiad z nią i jest jakby... Tak, być może to, nie wiem, były takie zdjęcia. Czy może to były jakoś takie, że bardzo trudno było... Niekorzystne ujęcie czy coś, nie wiem. Może, tak? Natomiast wydaje mi się, że jeszcze na tę nową Renée Zellweger została nałożona nakładka mimikry właśnie Judy, nie? I ten i nie rozpoznania. Natomiast widziałem tylko fragmentami, więc nie mogę się jakoś za bardzo się powiedzieć. Znaczy, to jest taki trochę taki syndrom jak Ogrodnik. Brzmi jak jakiś Oscar bait mocny, nie? Tak, tylko że, no nie wiem, jak Jamie Foxx grał Ray Charlesa, to było bardzo organiczne i jakby ja bardzo wierzyłem w to, że to jest Ray Charles, tym bardziej, że oni są szalenie podobni, jakby jak założyć mu te okulary i tak dalej. Natomiast to jest tutaj widziany taki trochę syndrom Ogrodnika, który był trochę dla mnie nieznośny jako Beksiński. Ktoś robi takie porównanie ostatnio, jak Beksiński występował u Jagielskiego, Tomasz Beksiński. Tak, a to było więcej scen porównawczych, no bo to nie tylko z tego, to było tak u Wieczorze Wampirem, tak? To? Tak, tak. I to jest takie najbardziej... Ha. No właśnie widać, jak on tam pojechał. Ja miałem w kinie takie wrażenie, że nie? W sensie... Aż tak? Nie? Jakby trochę za dużo. I tutaj widzę trochę to samo w tej Renée Zellweger jako Judy Garland. W sensie, jakby potem jak się obejrzy wywiady z Judy Garland, to jest to co robiła Zellweger, to jest taka trochę Judy Garland razy 200%. Nie? W sensie, gdzie te wszystkie takie gesty Garland, która była w ogóle, wydawała się być bardzo fajną osobą z poczuciem humoru w ogóle, wiesz, pod koniec życia. Okay. Wciąż, nie? Mimo tego, że życie miała niełatwe. Zellweger jest w ogóle jeszcze pomnożona razy kilka tych Judy Garland, nie? Okay. Więc jakby ja nie jestem fanem tego rodzaju podejścia. Metody, nie? Natomiast Gołotę, kto mógł zagrać Gołotę? Słuchaj, mógł zagrać na przykład Gołotę... No, rzucisz zaraz jakimś, wiesz, kim? Borysem Szycem? Nie, ale jakby to przed Stramowskiego dobrze zrobić. Stramowski jest duży, nie? Jakby chyba tak prywatnie, więc nie wiem, ile on ma wzrost, nie? Nie? Jest niski? Ale jest niski jak ja, czy niski, czy nie aż tak? Nie chciał się ze mną, aha, okej, dobra, to jest jakaś tajemnica. No to nie wiem, to słuchaj. Ale znowu, czy... Ale nie ma, nie ma w Polsce takiego wielkiego gościa, nie? Kazałbyś Stramowskiemu w takim razie co? Po prostu być milczkiem i jąkać się i wydaje się, że to byłby dobry Gołota? Wydaje mi się, że to musiałby być tego typu metoda, że ja bym wyrzuciłem Borysem Szycem, nie? No. Ale wiem, że dorzucenie, co byłby w stanie zrobić, 20 kg nawet mięśni na siebie, plus znalezienie klucza na tę postać, to byłoby, wiesz, o wiele bardziej szczere niż Piotr Stramowski, Piotr Stramowski po prostu, wiesz, wydawałby mięśniaka i Gołotę, nie? Tak, znaczy problem z tą historią polega na tym, z historią Gołoty, polega na tym, że, znaczy problem z ufilmowieniem tej historii, że
Tam trochę nie wiadomo, co się stało, jakby w przypadku Gołoty. W sensie jakby nie do końca do dziś wiadomo, dlaczego on uciekał z tego ringu, tak, dlaczego tak, on tak, walił tak, po, w krocze w ogóle przeciwników i tak dalej, nie? Więc jeśli ja bym pisał ten scenariusz, nie wiem, jakby tak teraz wymyślam bieżąco, to może bym poszedł w stronę jakiejś takiej gigantycznej presji, gdzie koleś był zawsze był tą ostatnią nadzieją i tak dalej. Łatwo jeszcze przesadzić w drugą stronę, czyli wrzucać te elementy, które przy okazji też są według mnie błędem filmu o Hadzie, nie? Czyli te elementy jakichś teorii spiskowych, nie? Że ktoś tak, to było niesmaczne. Tak, to było w filmie tym, natomiast w przypadku boksu może byłoby nieco bardziej do przełknięcia, wiesz, że on być może musiał przywalić, wiesz, musiał zakończyć w ten sposób walkę, być może ktoś, znaczy, wiesz, tak, tylko że właśnie nie wiem, czy są żywe teorie spiskowe na ten temat, że tak musiało być, nie? W sensie, nie słyszałem nawet, czy ktoś poruszał ten temat, nie? Kiedykolwiek. Tak. W przypadku filmu o Hadzie jeszcze miałem takie bardzo brzydkie myśli, że to jest film, który powstał bardzo krótki czas po śmierci Hady i producentem jest były tam kolega Hady. Ja absolutnie wierzę, że to byli koledzy i tak dalej. I on wstawia tam siebie jako postać. I on jako ta postać... Po prostu kurwa, ogarnij się, przyjacielu! Jest, chodź do mnie na święta! Nie? Jest jakimś w ogóle aniołem chodzącym, nie? I jakby trochę mam wątpliwości, czy tak się powinno robić. Nie mam wątpliwości, że w biopikach czasami osoby, które były wokół postaci tragicznie zmarłej, mają wpływ jakiś na kształt filmu. Natomiast tutaj odnosiłem takie wrażenie, że może za wcześnie i może za dużo trochę, nie? Że dałoby się opowiedzieć historię o Hadzie. Niewątpliwie, i to byłoby już duży szacunek, wiesz, niewątpliwie byli pomocni w chwili wydawania płyty, kiedy siedział w więzieniu i tak dalej. Wiesz, to są chyba fakty, które rzeczywiście bez ogarniacza obok by nie miały miejsca. No, ale tam są, wiesz, sceny, które jak zaproszenie na święta, czy tam, wiesz... Znaczy nie, to potem jest prawda, tak? W tym sensie ja wierzę w to, że to byli przyjaciele, ale gdybym nawet był tym przyjacielem Hady i realizowałbym ten film, to nie wiem, czy wsadzałbym siebie jako postać, bo to jest jakby... To mi się wydaje bardzo nieobiektywne, tak? Wiesz. Może jakoś oddaliłbym bardziej, nie? Od tego, nawet jeśli taka była prawda, to wiesz, no to jakby, wiesz. Kurczę, ale czekaj, wiesz, wbiłeś mi księga z tym, bo rozumieliśmy, że w książce cały czas kto by grał Gołotę w polskim filmie o Andrzeju Gołocie. Nie, no, nie ma takiego. Nie znajdziemy nikogo takiego, ale na pewno potrzebujemy scenarzysty, który nie byłby... Wiesz, problemem ostatnich filmów boksersko-fajterskich w Polsce, jak już rozmawiamy o Rockim i tak dalej, bo to nie są filmy o boksie, nie? To są nasze filmy o upadaniu, wstawaniu i tak dalej. Nie za bardzo można się w scenach treningowych od Rockiego odkleić, bo to za każdym razem, co ciekawe, zawsze jakiś klucz jest znaleziony na nakręcenie naszej walki u Kuglera, na jakim ujęciu. Nie? Zawsze jednak ta historia jest ciągnięta w jakiś fajny sposób, dlatego... Nie, to w ogóle nie byłby film o boksie, to musiałby być film o trzecim najbardziej znanym Polaku na świecie w tym momencie, tak? Po Wałęsie i po Janie Pawle II, bo tak było, no nie? Tak, żaden piłkarz wtedy nie był tak znany, żaden sportowiec inny, to tylko i wyłącznie Andrzej Gołota, tak? Który dostaje gigantyczną szansę, który ma gigantyczną presję ze strony i Polonii Amerykańskiej, tak? I presję medialną i tak dalej. Wiesz, Ali, nie? Tego Manan jest dobrym, no, może nie tak, ale mu się udało, nie? Ale nie tak upolityczniony, nie? No. Ali wygrał, tak. Karierę sobie, nie? Ale też, o ile wiem, Andrzej Gołota dzisiaj jest wciąż tam znaczącą postacią wśród Polonii Amerykańskiej. To jest takie może uproszczenie, ale zastanawiałem się nad tym, co sprawia, że jakąś taką sympatią, albo że kariera mimo tych nieudanych elementów tego trzon na początku Gołoty, że jakiś sposób patrzymy na niego sympatią. Chyba, wiesz, to jest chyba taka stara prawda, że dobra kobieta u boku potrafi tych, wiesz, wariatów ringu jakoś tam okiełznać, nie? Więc wydaje mi się, że żona jego jest tutaj, wiesz, mózgiem operacji tego wszystkiego. Że Andrzej Gołota mózgiem operacji? No tak, wydaje mi się, że wiesz, Andrzej Gołota jest siłą po prostu, która pojawia się w różnych miejscach. Ja nie wiem, czy mówisz coś pozytywnego o żonie Andrzeja Gołoty, skoro ona była mózgiem. Nie, ale mówię na tym etapie kariery, nie? Kiedy już wiadomo, że on, wiesz, no, amerykańskiego snu już nie zwojuje, wiesz, też wszelkiego rodzaju wystąpienia publiczne tam, wiesz, on nigdy nie robi hałtur, nie? Wiesz, on zawsze jest bardzo przyjemny dla swoich fanów. Ponoć bardzo łatwo jest się umówić z nim na wywiad, nie? Tylko, że nie oczekuj, że otrzymasz materiału, z którego da się coś utkać, nie? Wiesz, bo te jego odpowiedzi takie lakoniczne są w ogóle przepiękne. No tak, no jakby to jest w ogóle... No, ale też nie znam sytuacji rodziny Andrzeja Gołoty obecnej, więc jakby nie wypowiem. Jego żona jest prawniczką, tak? I jest to...
wydaje mi się, to byłby, wiesz, film, cały czas myślę o kontekście filmu, że to by musiała być bardzo, bardzo mocna postać kobieca, na którą, wiesz, wielu pewnie polskich scenarzystów wciąż nie ma odwagi albo umiejętności, nie? Że wiesz, że być może nawet film z perspektywy żony, wiesz, to jest dużo może uproszczenie, ale ja, wiesz, widzę Angelę Gołotę jako taką właśnie siłę, która odbijała się od tych, wiesz, od tego rynku bokserskiego, od tego oceanu, wiesz, od świata ludzi kibicujących mu gangsterki, nie, wiesz, to nie powinien być potwór Frankensteina, nie, ale jednak było coś w tym, że no, rozumiał, iż no, te pięści, tylko te ręce to jest rzecz, która mu to, wiesz, turuje drogę w niektóre miejsca, a nie charyzma, wiesz, nie zdolności oratorskie, nie, wiesz, w wystąpieniu Conana O'Briana jest idealnym przykładem tego, nie da się oglądać, nie, wiesz. Tak, to jest, ale to wiesz, młody chłopak, nie, wiesz, trochę trafia nagle do wielkiego programu. To jest podanki Johna Cena, nie? Tak, no każdy by się tam posrał, tak jakby ja też pewnie, więc jakby tutaj lata 90, nie dziwię się, Bartek, nie? Bartek, ten, jesteśmy, tak, mówiłeś, już Gołota, wchodzimy zaraz głębiej, nie? Adam Małysz, słuchaj. Krzysiu opowiada w swojej książce też o kobietach i też rozmawiacie trochę o problemach. Rozmawiacie troszeczkę o rynku youtuberskim, rozmawiacie też i o narkotykach. I powiedz mi, czy taki był też pierwotnie plan, żeby miał okazję w takiej formie wypowiedzieć się na tematy, które no, wymagają komentarza u kogoś dojrzałego, artystycznie, emocjonalnie. Jest to jakby ta formuła wywiadu rzeki pozwalała nam na to, żeby powiedzieć trochę szerzej. No nie? W sensie, jeśli Krzysiek na przykład prowadził swoje Q&A, czy jakieś tam, czy pozwalał sobie jakby na odpowiadanie na pytania swoich fanów, to tam w filmikach z reguły było troszkę mniej miejsca niż on miał w tej książce, tak? Więc jakby tutaj mógł się rzeczywiście rozgadać i powiedzieć, co trzeba. Natomiast, nie wiem, jeśli chodzi o tam swoje kwestie związkowe czy niezwiązkowe, no to jakby zdążył jej skomentować przed wydaniem książki, tak? Czyli jakby tam w takim filmie dwuczęściowym o swojej relacji z Kasią Maciński, to zdążył jakby tutaj streścić sam jakby bez pomocy książki, więc... Do czego zmierzam? To jest też takie trochę autoterapeutyczne dla niego, bo... On tak twierdzi, że to było. Nie mogę mówić za niego, ale rzeczywiście on tak powiedział ostatnio, że to było trochę autoterapeutyczne i że tam głęboko mu wchodziłem w głowę, co jest akurat bardzo miłe dla mnie, bo to zawsze jest dobrze usłyszeć, że się weszło głęboko, a nie trochę za płytko, nie? A ciekawa przygoda, co? Taka warsztatowa dla ciebie, nie? Na maksa ciekawa. W ogóle też jakby wiem, jak takie rzeczy się robi i jak się ich nie robi. W sensie jakby wiem, co, jak to zorganizować w przyszłości żeby wyszło jeszcze fajniej niż wyszło, bo jestem zadowolony w ogóle z tego, co wyszło, tak? I bardzo dużo się nauczyłem tak, przy tej okazji. Tak, no bo najdłuższy tekst tak naprawdę jaki zrobiłem, tak? Od czasu mojego licencjatu. Więc tam to jest rzeczywiście spory kawał tekstu. Kiedyś, nie wiem, czy rozmawiałeś o tym, ale weź czemu między innymi tak nawet, wiesz, absolutnie nie interesuje mnie wymiar komercyjny. Wiesz, czemu na przykład zacząłem podcast, nie? Bo zawsze tam gdzieś sobie z kimś posiedzisz tę godzinę, dwie, półtorej, nie? I sobie tam, wiesz, rozmawiasz, poznajesz kogoś lepiej, ale też dlatego, że oprócz tego, że jest to wiedza, niewątpliwie jakąś tam wiedzę zarówno o sobie, jak o warsztacie wyciągasz z pracy nad tą książką, to jeszcze, wiesz, wchłaniasz drugiego człowieka, nie? Nie, no tak, jakby... I zastanawiam się, bo rozmawialiście, znam tę książkę tylko fragmentami, nie? No. Zastanawiam się, tam jest dużo też takich intymnych rzeczy, czy musisz jakoś tego Krzyśka z siebie teraz wycisnąć, bo nie będę pytał, nie wiem, czy możesz mówić na temat tego, z kim byś na przykład chciał teraz pogadać, albo w którym kierunku z tym zmierzać, no bo tam nie podejrzewam, że będziecie robili Rick czy 2, Rick czy 3, może powrót Genesis. Nie, Rick czy jedna druga, tam prequel, nie? Grzanże Mojda. No. Wiesz co, ale o co pytasz dokładnie? Pytam o to, czy potrzebujesz jakby od teraz, jakby po okresie promocyjnym odciąć się troszeczkę od tego, żeby zacząć nową rzecz, czy w dalszym ciągu to jeszcze w tobie, wiesz, tkwi i drzemie? Nie, zrobię sobie taki mały mini urlop, powiedzmy, który trwał miesiąc po tym wszystkim i właśnie ten mini urlop wykorzystałem na to, żeby tam trochę ogarnąć zaległości filmowe i trochę w Switcha sobie pograć i tak dalej. Nie, więc jakby tak ważne rzeczy. Nie? I tak specjalnie, że to jest taki grudzień, więc jest taki czas dla mnie,
którym raczej się tam siedzę w domu i nie wychodzę, bo jest ciemno, się robi o 15, więc, więc są akurat dobre warunki do tego, żeby ogarnąć gry wideo w tym czasie. Więc nie, jakby to też jakby ta praca nad książką nie była jakaś wyjątkowo traumatyczna, tak? W sensie dla mnie, żebym musiał to wyciskać. Znaczy, uważasz, że mógłbyś do takiej formy podejść w tym momencie już po tym Chrzcie Ognia z kimś, kogo na przykład z Andrzejem Gołotą. Z Andrzejem na przykład, nie wiesz. Ja bym chciał strasznie. Tak? Jeśli Andrzej Gołota byłby wygadanym gościem i chciałby zrobić wywiad rzekę, to... Andrzej, nie, ale powiem ci tak, to musi ten, sędzio bym też przyjacielsko się zaangażował jak tego człowieka jakoś tam, bo pamiętam, że tak jak Kalidow zrobił wywiad rzekę z... Nie czytałem tego. Z Szwarem Twardochem, więc jako wiek szanuję zarówno Kalidowa z względów sportowych, jak i pisarstwo Szczepana Twardocha, fabularne, no to tam było takie wrażenie, że a okej, okay, dobra, ja trenuję sporty walki, ty trenujesz sporty walki, pogadajmy, nie? Może to będzie iskrzyło, wiesz, okazuje się, że wcale kurwa w życiu tak nie bywa, nie? Że, no. że magia się pojawia tylko dlatego, że z kimś chcesz porozmawiać i ten ktoś ma podobne zainteresowania, nie? Więc jakby to w tym momencie, wydaje mi się, zaczyna się taka full robota, kiedy bierzesz sobie jakiś taki materiał, ludzki materiał, którego nie znasz i tak dalej, i zaczynasz wchodzić w ten świat, nie? Tylko też pytanie, co bym mógł powiedzieć Andrzej Gołota dzisiaj, tak? W sensie jakby ja skądinąd wiem, że on tak, jeśli ktoś się go pyta o te tematy tych przegranych walk, no właśnie, to z nim można porozmawiać, ale niekoniecznie jest coś z tym zrobić. No, wiesz, tak właśnie nie wiem, czy... Jakby nie wiem, ile on powiedział, nie? Tak, i czy powiedziałby coś jakby rewolucyjnego, nie? Jest w ogóle taki... Jest taka, czasami taka, wiesz, taka polityka pisania wywiadów rzek, w Stanach zwłaszcza, nie? Że ta osoba, z którą się przeprowadza wywiad, jakby ona wyciąga się z niej coś rewolucyjnego, co się potem wrzuca na nagłówki, potem, tak, wiesz, i wykorzystuje się w marketingu, że to jest ta książka, w której ktoś tam powiedział, zdradził tajniki swojego małżeństwa, nie? Tak. No więc to musiało być coś takiego, moim zdaniem, że tam właśnie Andrzej Gołota po raz pierwszy szczerze opowiada, co się tam zdarzyło z tym Lennoxem Lewisem, tak? Czy z Holyfieldem, nie? Wydaje mi się, że to by się nie zdarzyło, nie? To on sam już nie wie, sam już nie pamięta, nie? Przy okazji w przypadku Andrzeja Gołoty też widać te wszystkie lata i słychać, wiesz, boksowania, nie? Te Maxa, mini uszkodzenia, więc ten, ale... No ale chciałbyś, podjąłbyś się czegoś takiego, tak? Właśnie to zależy, czy tak w początku powiedziałem, że jasne, ale tak teraz myślę sobie, że gdyby to jednak było coś nowego, by powiedział w tej książce, to jasne. Nie? No ale też jakby nie wiem, po co to Andrzej w Gołocie obecnie, nie? Po co by to było. No, formany, tak, ale nie wiem, czy to są takie kwoty, które by interesowały Andrzeja Gołota. Tak. Wiesz, nie? Nie, to nie agent, nie. No. Okej. Okay. Ja mam jeszcze te pytanie dotyczące tego, jak to wygląda pod względem, bo wy mogliście się w czasie z Krzysztofem nazwać kolegami, kumplami? Chyba tak, jasne. Jak to nie, wygląda? Inaczej, nie używaliśmy jakiegoś ścisłego kontaktu ze sobą pomiędzy tymi wywiadami, tak? Więc jakby byliśmy tak, może bardziej w stronę znajomi, którzy kiedyś tam pracowali przy dwóch wywiadach razem i tyle, nie? I to jest pytanie wiążące się z tym poprzednim, no. Czyli jakby czujesz większy jakiś związek z tym człowiekiem, czujesz, że poznałeś go bardziej kompleksowo i kilka rzeczy zrozumiałeś i te rzeczy, no, nadzieją przekładają się też na ogólny odbiór, wiesz, czytelników tej książki, czujesz, że poznałeś człowieka nie, jakby jasne, no tym bardziej, że tam Krzysztof za bardzo nie miał tajemnic. Ja nie przypominam sobie, żeby były takie tematy, które Krzysztof tam strasznie chciał omijać, więc, a nawet jeśli one wyleciały z książki, to ja te rzeczy wiem, więc jakby, więc poznałem go lepiej, utrzymałem kontakt ze sobą dzisiaj lepszy niż kiedyś, tak? W sensie, że piszemy do siebie tam, czy wysyłamy sobie śmieszne obrazki, więc w tym sensie jasne, nie? Jakby, to jest doświadczenie, które jakoś tam zbliża. W ogóle wywiad każdy jakoś tam zbliża, nie? Chyba, że masz taki wywiad, gdzie masz tylko pytania wypisane i masz kwestionariusz i po prostu osoba tylko się odnosi. Jasne. Ale spędzenie sobą paru miesięcy w taki sposób zbliża do siebie ludzi, chociaż też przyznaję, że właśnie ten miesiąc urlopu jakby od pisania książki był trochę takim miesiącem od początku też od Krzysztofa, z którym po prostu spędziliśmy strasznie dużo czasu jakby pracując, nie? Więc to był taki, było takich kilka tygodni, kiedy się do siebie nie odzywaliśmy i to też było okej, nie? No bo jakby potrzebowaliśmy obaj odpoczynku, książka się drukowała i jakby nie było nic w planach w najbliższym czasie.
O, Bartku, kto wpadł na pomysł, żeby się wielka buźka wyświetliła na Wars of Spire, nie? To Krzysztof i Tofu Media. Tofu Media. Znaczy nie wiem, kto dokładnie od nich, tak, ale to firma Krzysztofa. Okay. Tak, w sensie wszystkie takie kwestie marketingowe to oni. No, któregoś dnia wychodząc sobie z siłowni McFit na placu Zawiszy, zobaczyłem tę wielką buźkę, pomyślałem sobie, czy mi się wydaje, czy to się dzieje, nie? Czy to, no to super to wyszło. Niedługo portale internetowe utwierdziły przekonanie, że rzeczywiście widziałem to, co widziałem. Nie? To super, to wyszło wszystkie takie kwestie promocyjne praktycznie, nie pamiętam, czy... Nie, no chyba wszystkie były po ich stronie, tak? Tego typu pomysły jakieś nie... jakby takie nietypowe, tak? Wychodziły od nich, nie? Więc okay. Buźka Leny Face na Wars of Spire to był też ich pomysł. Zapraszamy w takim razie wszystkich na, do sięgnięcia do książki Bartka i Krzysztofa Gonciarza, Wywiad Rzekę. Gdzie można ją złapać? Bo na tutaj jest dystrybucja. www.rikczcoj. Tak, się nazywa. Nie wiem, czy padł w ogóle tytuł tej książki. Ona się nazywa Rozum Godność Człowieka. Więc jakby... Skurczybyku, zazdroszczę ci, że jesteście w pełni panami tych egzemplarzy, które sprzedajecie i jakie dystrybujecie i tak dalej, nie? Wszystkie ten... w sensie, wiesz, self-publishing w tym przypadku to jest wspaniała. Nie, no to jakby, to tak Krzysiek też mówił, że jakby, bo to jakby kwestiami biznesowymi on się zajmował, tak? W sensie, to była jego decyzja, że to jest self-publishing i jakby ja tam tylko byłem gościem, który pisał te pytania i potem je spisywał. Natomiast Krzysiek powiedział sam, że to jakby inaczej to nie miałoby żadnego sensu, jasne, tak? W sensie, dzielenie się tym zyskiem, jakby, kiedy możesz to wszystko właściwie zrobić w ramach własnej popularności, tak? I pewnie własnej fanbazy, no, w no tym to przypadku, no, wiesz, nie? Bo widzisz... To też lubię głośno często mówić o tym, że w przypadku, wiesz, jest mnóstwo w Polsce wydawnictw, tych pół self-publishingowych albo pełni self-publishingowych, które po prostu wydają komuś książkę, trzymając prawa na tę książkę przez naprawdę kilka zdrowych lat, no i każą autorom płacić. I self-publishing to jest bardzo dobra rzecz, jeśli rzeczywiście zajmujesz się nią, wiesz, dystrybujesz sam i wiesz, że będziesz miał mnóstwo odbiorców. Krzysztof Gonciarz według mnie jest osobą, która no jest na takim etapie, w którym rzeczywiście sporo ma do powiedzenia. To jest fajne podsumowanie jego kariery, nie? I powiedz mi w takim razie jeszcze, gdzie można cię znaleźć słuchaczom, gdzie można cię poobserwować. Muszę mnie znaleźć w Warszawie, spotkać. W dworcu. Wrzućcie grosza. Drapiesz się po brodzie pod planem B i pijesz z polskimi pisarzami w amatorskiej WD, nie? Amatorska jeszcze istnieje. Zmieniła lokalizację. Nie, no z takich miejsc internetowych można mnie spotkać na licznych lanach kłutych. To jest taki blog na Facebooku. Liczę na ten kut, jak tam wklepiecie, to jest moje i to jest tylko moje i tam sobie siedzę i piszę czasami i będę pisał więcej niedługo, jakby tak planuję od tego miesiąca jakoś tak sobie się ogarnąć, żeby może tam jeden tekst na dwa dni taki dłuższy był. Bardzo podziwiam Kasię Czajkę Kominiarczuk, no, która z wiersz popkulturalny, która tam ma... Generuje tego bardzo dużo. Strasznie dużo i bardzo podziwiam, że tej produktywności. Ona jest aż absurdalna dla mnie. To jest po prostu... Tak. No nie, wiesz, przede wszystkim też takie żniwa są teraz jej, nie? Bo te Oscary znowu, więc... Tak, są Oscary i tam nadal teraz nową książkę ostatnio, więc no, spoko, nie? Niech się dzieje. Kibicuję. Jest to jedna z najmądrzej piszących o kulturze. A masz jeszcze też w internecie. Masz też Instagram. Mam Instagram, ale to jest taki shitposterki Instagram, nie? W sensie dwa Instagramy. Bartek Przybyszewski na Instagramie i Liczna Ranguta też na Instagramie i niedługo będzie jeszcze więcej tych miejsc, w których będzie można mnie spotkać, ale na razie nie będę tutaj zapraszał nic. No, więc uczę się nowych rzeczy. Widzimy się w internecie, tak? Widzimy się w internecie. No, dzięki. Dzięki. Hej.